7654321. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry! Kochani, nowy dzień, coraz cieplej, chociaż jest pod nogą. Ale dzisiaj nareszcie ściągamy te moje szwy nieszczęsne, które już mnie tak kłują, tak jak wam mówiłam, że już mam dosyć. Więc dzisiaj pan doktor ma dla mnie czas i ściągamy te szwy. Czy ja się boję? Dawid mnie tak nastraszył, że no boję się, bo on cały czas mówi, ale to będzie bolało, zobaczysz, jak ci będzie szarpał tam, jak reksioszynkę, wiecie, będzie ci to wyrywał na żywce. Tak mówiłeś, dajcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I dajcie znać, jak myście mieli ściągane szwy, czy was bolało, a ja idę do środka. Mówią, że niego nie boli. Ale jak boli, to co? No nie wiem, jak bez mózgu jesteś dzisiaj, to kurde, obawiam się trochę. No widzisz? A do tego nie trzeba myśleć. Ale taka pracowa. Już z automatu lecisz, tak? A, no to... Trzymajcie kciuki. Nic się nie bój. Łatwo ci mówić, nie? Łatwo. Ty nie musisz mieć ciągle. Ja to cały czas wszystkim powtarzam, żeby się nie bali. To ja wiesz. Bo ty bardzo dobry bajerant jesteś. Tak, jesteś mistrz, powiem ci, kurde. Tak czułam, jakby to, wiesz, troszkę takie ciągnięcie, ale tylko sekundę. No to wiesz, węzełek jest troszkę wziąźle, trzeba go podnieść, przeciąć i po wszystkim. No zajebiście, jestem zachwycona. No to co, już jest wszystko dobrze, tak? I co muszę robić? Ale cieszę się, że powiedziałeś, że higiena idealna, bo rzeczywiście dbałam naprawdę, żeby nie jeść tą stroną, żeby nic nie robić, wiesz, pukani w ogóle i tak dalej, żeby tam nic się nie gromadziło, żeby nic się nie działo, ale ani nie miałam krwawienia, ani nie miałam, naprawdę super. Cieszę się bardzo. Ale się cieszę, słuchajcie, nie bolało i Dawid mnie straszył i twoje straszenie, wiesz. Straszyłeś? Tak, straszyłem. Tak, no. Wczoraj już. Mówi, zobaczysz, jak on będzie ci to wyrywał. No wiesz co, podenerwowała mnie, więc postanowiłem ją trochę podenerwować. Ja cię denerwowałam. No, no ciekawe, kto kogo tu denerwuje. Twoim straszeniem. Idź tu. Nie, wszystko jest super, wszystko dobrze. Kochani, cieszę się bardzo. Gdyby cokolwiek, to telefon masz, więc... Dzwonić, ale ja raczej jestem taką pacjentką, co dupy nie zawraca. No jak będziesz potrzebowała, to wiesz, gdzie dzwonić. To dam znać. Dobra, to trzymaj się jeszcze raz. Dlaczego ty mi zawsze wmawiasz, że coś będzie mi bolało? Ja na durnia później wychodzę. Wiecie, brzuch mnie już bolał, głowa mnie zaczęła boleć. Od wczoraj mi już wmawia, jak to będzie bolało. Gorzej, bo cię będzie ciągnął, wiesz, żeby to wyrwać ci z tego, z tu z policzka, ze nie, wszystkim, no, bo tam właśnie, miałaś ranę. Się wyrywa, to się nie odcina. Nic mnie nie bolało, nic sam nie ten. Przeciął nożyczkami, nic nie było. No bo... Wiecie, i tak mnie straszy cały czas ze wszystkim. Denerwuje mnie sama, nie, później ja coś powiem co? I ona nie, o. Bo on to jest taki, słuchajcie, że mnie straszy i później do mnie mówi, chodź, przytulę cię, wiesz, żebyś ty więcej się tak tuliła, bo ty jesteś taka malutka, to ja muszę cię ciągle... Jak ty to mówisz? Szczypać. No co, przytulać, no. Ja lubię takie, wiecie, opiekować się, takiej małej. Tak, ja muszę się tobą ciągle opiekować, muszę cię przytulać, bo jesteś taka malutka dziewczynka. Tak, i on mnie tak straszy, a później, wiecie, zachwyca się, jak ja do niego pod pachę pasuję i tak, tak mu się podoba. Wtedy on wygląda no, jak big boy, wiecie, o. No. Tak. Tak. Cholerni, zobaczcie, mają takie auto i kamery na nim, na dachu, całe dookoła. I sprawdzają automatycznie, czy auta, które stoją, mają wykupiony parking. No ja pierdzielę. A ten obok nas, kochani, to tak zaparkował, że Dawid nie mógł no, wsiąść nie w ogóle. Wsiąść. Mieliśmy taki problem ze wsiadaniem. Kurde, wiecie, lusterko akurat tu, gdzie drzwi i no zmieściłem się, ale wiecie, gdybym ale był... Ale miał miejsca z drugiej strony od groma, co nie? Ale specjalnie to zrobił. Po co ludzie to złośliwi są? Dzień dobry, kochani. Mamy drugi dzień. Wczoraj żeśmy chcieli nagrywać jeszcze wieczorem dla was, jak wróciliśmy do domu i w ogóle, ale Dawida nagle ścięło znów, powiem wam. No. On się tak zaczął źle czuć, dostał temperatury, ból gardła, co to jeszcze, słabo mu było. No nie mogę oddychać normalnie. No bałam się, że w ogóle zemdleje. Wiecie, problem taki, tutaj gdzieś mi stoi jakaś flegma. No i spałem w sumie chyba z 10 godzin. No, musieliśmy przerwać w ogóle wszystko, ale postanowiliśmy. Nie czuję się wcale lepiej, więc... O, rano dzisiaj wstało, znowu temperatura, więc trzeba wziąć leki.
Nie chcę więcej brać niż witaminy C i paracetamol, bo niby paracetamol to jest na wszystko, wiecie jak to jest, ale mi też ktoś kiedyś powiedział, że jak się bierze witaminę C tam co godzinę czy tam ileś, aż się dostanie rozwolnienia, to to szybciej przechodzi, to może zatestujemy to, bo ja kiedyś to zrobiłam i szybko mi przeszło. Ja nie chcę srać, bo ja mam problem z tym, że mi się ten... Normalnie chcę srać, a co dopiero... Ale nie mów tak brzydko, no kurde. Przytakuję to. Nie wiem, kochanie, no staramy się, żeby on szybko wyzdrowiał. Mam nadzieję, że ja się nie zarażę. Mam co prawda ból głowy dzisiaj, ale to jest związane na pewno z tym, że wczoraj wieczorem jeszcze u nas był niesamowity szturm. Lało wiatr. Tak i wiatr wiał, że nie dało się w ogóle nic nawet wysłuchać. To było strasznie głośne, tak rzeczywiście brutalnie ta pogoda. Dzisiaj jest troszkę lepiej, więc mamy nadzieję, że ja się nie zarażę, więc robię mu śniadanko teraz, żeby wziął te tableteczki i się położył, a ja dzisiaj będę mu usługiwać najpiękniejszymi daniami, takimi jakie lubi, może zrobię kalafiorek, żeby mu się lepiej łykało, bo wiecie, ten... No trzeba łykać. Boli gardełko, co nie? Więc no. Muszę zrobić jakąś taką papkę fajną i tak dalej, więc myślę, że zapiekanka będzie fajna, ale zażyczył sobie na śniadanie pankeki, więc zrobię mu, może zjesz jeszcze czymś zdrowym? A z czym zdrowym? Skarbie z Nutellą i z serwiem mascarpone? To zdrowe? A widzicie? No tłuszcze przecież. Tak, takie to zdrowe jest. Dobra, no to co? Ja zabieram się, a ty weź może te tabletki. Połóż się na chwilę, skarbie, żeby ci szybko przyszła, nie zaraz. Trzeba być zdrów jak ryba. No to rób coś, żebyś był, skarbie. No to co? A nawet cię nie całuję, bo zaraz mnie zarazisz. No, to Foka będzie coś gotować. Powiedzcie mu, co on ma co on ma wziąć, żeby szybko, wiecie, być zdrowym, bo on tak za bardzo leków to mi nie chce brać. No syropek piję, biorę takie tabletki na sanie, żeby było łatwiej, no ale nie wiem, czy to coś da. Na sanie ma. Znaczy, wiecie, to mi nie pomaga ogólnie. Nie pomaga to na sanie? Nie. Syrop też nie? Nie. No, ale dalej wiesz, to dopiero się zaczęło. Ja nie kaszlę, ale mnie boli gardło. No ale to dopiero się wczoraj zaczęło. No to co ty chcesz już dzisiaj wyzdrowieć, jak spałeś 10 godzin? No przydałoby się. Let's go. Yo. I'm like an addict. Ooh, I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Idziemy zobaczyć. Co, skarbie? Kurujesz się? Nie, tak. Zobacz, jakie pyszne ci zrobiło. O, zobaczcie, jakie yummy. To jest moje ulubione połączenie, właśnie Nutella z mascarpone. Ona się trochę roztapie na ciepłym, ale to tak smakuje. Dobra, szybko idź, kochani, bo ja muszę zaraz się spać. To fałka. O, i malinki, kochani. Widzicie, jaki zdrowy już prawie jest? Po jedzeniu nawet do kuchni przyjdzie. Żeby jeszcze zjeść, no co ty? No tak, nie, no ja wiem. Zobaczcie, jaki szczęśliwy w chorobie. Jednego pankieka na jednego gryza? No zawsze tak jem. Serio? Tak, pyszne. Skarbie, jest wyśmienita. W smaku i w kuchni. Ja zaraz cię uzdrowię. I we wszystkim. Pycha.
pani, to zaraz wyciągam z piekarnika. Nie wiem, mamy do tego takie ogóreczki, ja je bardzo lubię, one są takie malutkie, takie mini, 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 ale takie fajne, ostre. Właśnie takiego kalafiora z ziemniakami w takim sosie śmietanowym. Wydają się one być idealne i ja bardzo lubię do tego, bo one są takie ostre. Ale nie wiem, czy Dawid będzie mógł to jeść, bo jednak boli go to gardło. Ale jak będzie się patrzył, jak ja to jem, to będzie mi zazdrościł. Może jednak nie dam tych ogórków do tego. A, zobaczymy. Ale zobaczcie, sobie potrzymałem. On już, wiecie, poczuł już jedzonko w nosku. Chory czy nie chory, jeżeli musi być, co nie? No to normalnie. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Jak pachnie. Nie, no, gorące, no co ty. Ach. Już co, wyciągnęłam te ogórki, tylko nie wiem, czy ty będziesz jadł to, bo to jest takie ostre. No będę jadł. Będziesz jadł mimo wszystko? No później będę sobie. Jesteś jednak? Wiesz, tabletki. Chory, nie chory, kochani, jedzonko musi być i to ostre. No, foka zawsze pysznie zrobi, to wiesz. Nie, no, ma nakładamy to. O, jakie mięciutkie. Prawie się rozpada i ten sosik. Ta śmietanka się tak wtopiła w ten kalafior i w te ziemniaczki, że prawie nie ma w niej nic, tylko jest takie piękne, wilgotne. O Jezu, jakie to będzie dobre, ja mam ogóreczki. Ty wykładasz. I to szczyli. Ja nie chcę z papryką. No Jezu. No masz. No jeszcze jeden się zapadził. Kurde, taki mały. Ostry, skarbie. No tam ostry. Zaraz będziesz truł, że ci gardło boli. Dla Adriany wszystko ostre. No, ty najwięcej. Wiecie, z czego ja się najbardziej cieszę? Że mogę jeść już lewą stroną, prawą stroną, już po ściągnięciu tych szwów w ogóle mi nic nie boli, tak jakby ręką odjął naprawdę. I próbowałam już wczoraj jeść i było zajebiście, dzisiaj jest, jeszcze jest lepiej, więc mogę wcinać naprawdę. Tak, ale dzisiaj jest takie mięciutkie, specjalnie potrzymałam to troszkę dłużej, żeby to się zrobiło naprawdę tak miękkie, żebyś nie mógł gryźć, ale z tymi twoimi ogórkami oczywiście to dałeś czadę teraz, nie? Wiesz, to tak mało tych ogórków. To nałożyłem tyle na dwie porcje. Jeszcze papryka ostra? No to na dwie porcje będzie. Ja na razie jeszcze się nie zaraziłam. Boli mnie co prawda głowa, ale nie mam kataru, nie mam bólu gardła, tak jak Dawid. Więc cieszę się, możemy tym razem znowu nie zarazić. Możesz. Ostatnim razem też był chory, a ja nie byłam. Nie mogę się do niej zbliżyć teraz. Tak, taki zdechlak jakiś jesteś, co? No i jakiś tak jestem, no. Ja pamiętam, jak miałam naprawdę problem z kręgosłupem, to Dawid mnie nosił wszędzie, i do ubikacji, i do łóżka, i na sofę, i kładł mi coś pod nogi. Ja nie musiałam naprawdę nic robić, brałam tylko tabletki. I on robił wszystko. Oprócz gotowania. Bo oprócz gotowania. No to musiałam wziąć tabletki i wstać, no to niestety. No nie, ale to wiesz, ona to dla ciebie. Ja bym je gotował, ale ona nie lubi, jak ja robię. Ja nie mogę, że nie lubię. Skarbie, wystarczy, że widzę po twojej minie, jak dam ci coś. No ale co ty mi chcesz gotować? Ty chcesz mi ciągle gotować jakieś słodkie rzeczy. Wiecie, naleśniki na słodko, o takie rzeczy raz dziennie, nie wiem jak jest u was, ale ja na przykład potrzebuję, nawet jak zjem rano jakiś tam pankiek czy coś słodkiego, zawsze potrzebuję po południu jedzenia na słono. Ja nie mogłabym tak jak Dawid jeść cały dzień tylko słodkie. Bo to jak ja zjadłam sobie, nie wiem, rano jogurt wypiłam, to później chcę coś słonego, a Dawid do kuchni mi zrobić naleśniki na słodko. Znaczy naleśniki mi smażyć bomba, co nie? Pierwszy też mi zawsze wychodzi. Ale... No ale z czym ty robisz? No z czym chcesz. Z dżemem, z Nutellą. No, właśnie. Ze śmietaną. Dżem, Nutella, śmietana, słuchajcie, i twarogiem. Ale nie w jednym naleśniku, tylko wiecie, różne. Ja nie wiem, masz kaponę? No to różne. Tak dzisiaj rano? No, to jest dobre. Wiecie, i to na a ona to już, jak możesz to jeść. No bo dla mnie to jest słodkie, kochanie, to nie o to chodzi, ja. Mascarpone z Nutellą jest słodkie? Ja uwielbiam naleśniki, dure. Ale na słono. Ja lubię naleśniki jakieś meksykańskie. A ja nienawidzę, ja nie mogę tego zjeść. Takie rzeczy, nadziewane różnymi rzeczami, ale zawsze na słono. O, na jedyne słodkie naleśniki, co jadłem na słono, jak byłem mały, to babcia z wujkiem zrobili wieszek. Parówka, do tego sera, ogórek konserwowy. No. Chyba papryka. I to zawinięte i usmażone jeszcze na patelni. To było dobre? No. Co ty gada? No. Ja znam tylko na słono naleśniki, wiesz, albo właśnie farsz z pierogów ruskich, albo właśnie taki meksykański, gdzie jest mięso i na ostro i tak dalej zapiekane z serem. No to znam, ale jedliśmy takie, też ci smakowało. A ja lubię takie, wiesz, słodkie. Albo jak już takie meksykańskie, to z tacosem lepiej zjeść. A jakie wy lubicie naleśniki, kochani? Ale... Ciekawa jestem, napiszcie w komentarzu. No ale ona nie lubi naleśników, tylko lubi pancake'i. To jest... Nie, ale wiesz co?
Jadłam kiedyś naleśniki na słodko, ale to było tak, że w środku były truskawki i bita śmietana i to było polane taką mleczną czekoladą. No to było dobre. Ach, nie znasz. Ale nie z Nutellą, wiesz, i z mascarpone. To jest takie ciężkie dla mnie trochę. Ona tak gada, a nawet nie spróbowała, wiecie co? Tylko denerwuje mnie na chorobę. Ja nie wiem. Przecież dzisiaj tego nie robiłeś, skarbie. Ty śpisz już pół dnia. No ale było spróbować, to byś mówiła, że jest dobre. A raz robiłeś, półtora roku temu. Siena gotowa. Witamy kochani, dzień trzeci choroby Dawida. Czuję się coraz gorzej i właśnie mi oznajmił, że najprawdopodobniej będzie potrzebował antybiotyk. No bo wiecie co, zaczął mnie ząb boleć, ósemka. Jak mnie nigdy nie boli, no to naprawdę... Czemu ty zgapiasz tak ode mnie? Ledwo mnie bolał i ja wyrwałam, teraz ty zaczynasz? Wydaje mi się, że to kwestia odporności, że coś ją zaatakowało i że teraz mnie boli. Myślisz? No. No ale boli go też gardło, wiecie, ma cały czas temperaturę, pije nawet gorącą herbatę, to już jest dziwne. Nigdy nie piję jakieś herbaty grupeksy. Gorącej, bo ja nienawidzę gorącego picia ani jedzenia. No i właśnie tak, ale bez cytryny, bo mi nawet podrażnia gardło. A więc nie wiemy jeszcze co wziąć, żeby ominąć ten antybiotyk. Bierze oczywiście witaminy, najwięcej witaminy C, ale no... No i B. Dla D. No. Nie mów tak. Ale tak naprawdę to nie wiemy co mamy zrobić, więc jak nie będzie troszkę lepiej do poniedziałku, bo teraz na weekend możemy troszkę poleżeć w domu, także poleżysz w łóżeczku, postaż te tabletki, zrobi ci termofor. To wiecie jak z nią wygląda leżenie. Nie, kochani. Wiecie, nie, ze mną bo jest ona... dobrze leżenie. To... I cały czas coś ode mnie chce. I tak... Słucham? No tak. Gdzie? Gdzie ja od ciebie coś chcę? No tak wiesz, pyta się gdzie to, gdzie to, gdzie to. Ja mam wiedzieć. Nieprawda. Jak widzieliście, ja go nakrywam nawet jak on śpi. Ja bardzo lubię jak Dawid śpi, bo przynajmniej troszkę mam spokoju dla siebie. To nie jest tak, że może... No troszczy się, no tak. No tak, ale no nie mów tak, że ja ciągle coś od ciebie chcę. Jak śpisz, to tylko śpisz, tak jak wiesz. Jesteś chory, to jesteś chory. No bez przesady. Robię jedzonko i wszystko. Upiekę ci nawet dzisiaj ciasto. O ja... A moje ulubione? Twoje ulubione. No to się cieszę. Co lepiej bierz okularów? No bo tak się błyszczą jakoś na niebiesko, ach, bo wiesz, to takie specjalne do komputera. Dobra, ja może odpowiem na takie pytanie, które wiecie, jedna pani napisała w komentarzu, tam spruła się z tego, że ja najpierw bałam się psów, a później niby byłam z wilkami i tak dalej, wiecie co? No. To jest takie coś, że nigdy nie miałam do czynienia, to tłumaczyłam oczywiście i byłam przestraszona, bo nie umiałam się z tym obchodzić. Nie było tak, że miałam fobii. Znaczy ludzie leczą fobię, to nie jest tak. No, są ludzie, którzy mają fobię na pająki na przykład, idą później na leczenie i mogą je wziąć na rękę normalnie i się z nimi obchodzić. Więc tutaj nie było tak, że ja miałam panika jakaś, nie wiadomo co, bo mówiłam też, że z tym pieskiem później jak najbardziej chodziłam na spacerek, na smyczy i byłam bardzo dumna, więc nie miałam takiej aż fobii strasznej. Ale chciałam coś innego. Wiele osób się mnie pyta na Instagramie i tutaj też na YouTubie, czy pokażę wreszcie zdjęcia z mojej młodości, czyli w tym momencie jak wyjechałam do Niemiec, jak wyglądałam, jak urodziłam moje dzieci, później z tymi wilkami, z tymi moimi psami. Kochani, ja bym wam bardzo chętnie to pokazała. Naprawdę bardzo chętnie, bo miałam bardzo dużo pięknych zdjęć, przepięknych i u Toniego zdjęcia, i u nas w domu, i w ogródku, jak dostałam wilki i w ogóle. Ale tych zdjęć nie mam z tego względu, że jak się wyprowadziłam, to ich nie wzięłam i mój mąż później mi nie chciał ich oddać. Więc ja rozmawiałam też na temat z moimi synami. Moi synowie nie mają kontaktu z moim eks-małżonkiem z tego względu, że nie, że są na niego w jakiś sposób źli czy coś, znaczy może trochę są, ale oni na przykład bardzo chcieli mieć kontakt. Oni przychodzili go odwiedzać na początku, jak ja się wyprowadziłam i mieli z nim ten kontakt, ale przyszło Boże Narodzenie, chyba to było 2 lata później i oni chcieli z nim spędzić to Boże Narodzenie i napisali do niego SMS-a, bo nie odbierał telefonu i zapytali się, czy mogliby razem iść po prostu na jedzonko. Nawet on nie musi gotować, nie musi ich zapraszać do siebie do domu. I on odpisał, że on nie wie, czy on chce spędzać z nim Boże Narodzenie. Więc dla nich to było takie no dość nieprzyjemne. Więc zerwali ten kontakt całkiem. Nie mają już tego kontaktu gdzieś 8 lat, myślę. I żaden z nich jakoś tak nie kwapi się na to, żeby tam pojechać i żeby się zapytać o te zdjęcia. Bo nawet jak Patryk był ostatnio tutaj u nas, rozmawialiśmy na ten temat, no to też mówi do mnie, wiesz co, no to ja wiem, gdzie one leżą, to wejdę tam od tyłu. Ja mówię, Patryk, nic nie będziesz wchodził od tyłu, nic nie będziesz ten, albo dzwonisz z przodu do drzwi i się go pytasz, albo w ogóle
ale on nie chce za bardzo tam jechać, on nie chce mieć z nim kontaktu, bo uważa, że jeżeli on nie szuka tego też, a oni do niego i pisali, i wydzwaniali, on nie odbierał, więc no, nie ma to za bardzo sensu. Mm. Ja nie wiem też, jak się skontaktować. Pisałam wiele razy o te zdjęcia i prosiłam o te zdjęcia. Nawet jak była sprawa rozwodowa, to napisałam też do tej pani sędziny, że nie dostaję tych zdjęć, a nie chcę nic innego, tylko te głupie zdjęcia. Znaczy dla niego może głupie, dla mnie nie, bardzo ważne, ale on nie chce ich oddać, więc no nie wiem, w jaki sposób to zrobić. Może napiszemy do niego taki list polecony. Tak, w skarbie. Jak chcesz, to napisz. No. No nie wiem właśnie, jak wy sądzicie. Napiszcie mi w komentarzu, kochani, jak wy byście się zachowali, bo ja bym chciała wam to pokazać i udowodnić to wszystko, co mówię, bo to jest do zrobienia, tylko musiałabym mieć te zdjęcia, wiecie, no wtedy nie było tak, że telefony nagrywały jakieś tam wideo, tak jak teraz, bo to było jednak dawno temu, ale zdjęcia mam na 100%, znaczy miałam. No, klisza nie pękła tym razem, kochani, ale zdjęć nie ma. Nie wiem, jak macie jakieś rozwiązanie, to możecie podsunąć oczywiście w komentarzu. Nie wiem, jak to by było, jakbyśmy tam pojechali, rzeczywiście stanęli pod drzwiami i zadzwonili do drzwi. Chcesz? Nie wiem, czy ja chcę. Ja tam bym mógł, nie mam z tym problemu. Ty byś pojechał i byś stanął? No. Nie wiem, czy by się jakaś później kłótnia nie zrobiła, czy jakaś dyskusja taka głupia. Znaczy wiesz, no jakbyś z nim dyskutował, jak nie znasz niemieckiego, nie? To tam... Co? I sprach Deutsch. Musiałbyś się trochę jeszcze podszkolić. I śmisz te fotos? Ale wydaje mi się, że on by nie był zachwycony takim postępowaniem, więc no nie wiem. Napiszcie wy, co byście zrobili, jakbyście byli na moim miejscu. Ja proszę o to już naprawdę 10 lat i jest mi przykro, bo nie mam ani zdjęć moich dzieci, jak były małe, ani moich, jak była młoda, więc no trochę to nie jest fair. Ja się czuję źle. Mogę za was zatrąbić, kochani. Ciężko mi się oddycha, zatoki mnie bolą, ząb mnie boli, głowa mnie boli. To co, chyba ty pójdziesz do Wyrka? Czuję się, jakbym był jakiś, wiecie, niedorobiony. Dobra, skarby, to nie ma sensu nagrywać jakoś i klepać dalej. Jak ty jesteś chory, to lepiej się połóż i po prostu odpocznij, weź te tabletki, napiszcie, co on ma wziąć jeszcze, żeby ominąć ten antybiotyk, jak możecie w komentarzach, będziemy wam bardzo wdzięczni. Bo ja nie lubię antybiotyku, bo po nim też mnie głowa boli. I to tak jest, wiesz, głupota. Wypiłem dwie herbaty, no i tyle. Będę spał. Dobra, to ty się kładź, a jedę do kuchni, robię mu ulubione ciasto, tak będzie najlepiej. Jak się obudzi po paru godzinach, to będzie mógł sobie smacznie zjeść. Ja nawet, wiesz, apetytu aż tak za bardzo nie mam. Jedyne co, to cały czas mam smaka na coś słodkiego, ale słodyczy zazwyczaj nie powinno się jeść w trakcie choroby, więc nie będę ich jadł, bo nie wspomagają mojej odporności, tylko ją jeszcze bardziej podniżają. Dobra, to na zakończenie jeszcze powiemy tak. Chcemy złożyć życzenia urodzinowe naszej cudownej trzynastce, tak jest, która jest z nami już tak bardzo długo na kanale. Ja wiem, że miałaś, kochana, urodzinki 13, ale 13 to był poniedziałek i wleciał film z Niemiec. Później mieliśmy ten konwent, nie mogliśmy, ale dzisiaj składamy ci spóźnione, ale naprawdę bardzo szczere. 100 lat, wiesz, ażbym zatrąbił niech tutaj, żyje, ale nie będę nas, tego. Kochana, wszystkiego najlepszego. Tak, wszystkiego dużo najlepszego. Szczęścia. Szczęście to ona już ma, bo jest 13, urodzona 13, więc wiesz, tak jak u nas obchodzimy tą rocznicę co miesiąc 13, tak ona co roku tę urodziny 13, więc no, serdecznie ci życzymy wszystkiego dobrego, naprawdę wszystkiego najlepszego i całujemy mocno i ściskamy niesamowicie. Ale wam wszystkim życzymy też zdrówka, nie zarażajcie się, nie bądźcie chorzy tak jak Dawid. No, mamy nadzieję, że w poniedziałek, o siebie, kochani, że damy radę na poniedziałek nagrać film. No chciałbym. Zobaczymy, jak to będzie, ale mamy nadzieję, że będzie normalnie, więc dajcie łapkę w górę. I zostawcie suba. I napiszcie mi koniecznie o tych, co mam zrobić i jakie mam jemu wziąć, dać te... No mi życzę zdrowia. Trzymajcie się cieplutko. Może pomoże. Pa, pa, kochani. Salut. Dziękujemy, że byliście.